Dobry wieczór Państwu. Witamy w programie Ręce, które leczą. Ola Nowak. Zbyszek Nowak, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, energia. Zbyszek Nowak, powrót do natury. Dasz bór, no bo to bór jest czymś tak wspaniałym, że powoduje ten kontakt z naturą, szczególnie teraz tak ważny, że wszystkie nasze problemy zdrowotne będą nam ustępowały totalnie, bo jednak natura to przede wszystkim jest energia, przede wszystkim żywa natura. O tym, jak wrócić do natury, będziemy również mówić, ale dziś będziemy mówić przede wszystkim o tym, że to już 30 lat i wraz z naszym dzisiejszym gościem chcemy Państwu opowiedzieć, jak to było 30 lat temu, bo cały czas obchodzimy jubileusz 30-lecia Twojej pracy w zawodzie, a zatem zanim przedstawimy gościa, chcemy, żebyście Państwo obejrzeli materiał nagrany właśnie z okazji obchodów 30-lecia pracy zawodowej Zbyszka. Ja jeszcze tylko w uzupełnieniu takim powiem. Drodzy Państwo, od 30 lat zajmuję się wyłącznie tymi sprawami, z których mnie Państwo tak dobrze znacie, jak sądzę. Natomiast jestem wielozawodowcem, zanim zacząłem się zajmować od 1985 roku tylko właśnie pomocą w uzyskiwaniu zdrowia, powiedzmy, tym, którzy to zdrowie utracili. Zajmowałem się wieloma innymi sprawami, stąd w wielu tematach mogę się okazać bardzo pomocny. Ale dziś mówimy o tym, że 30 lat robisz już tylko to, co robisz najlepiej, czyli pomagasz ludziom. Jeszcze raz zaprośmy najpierw Państwa do obejrzenia materiału nagranego kilka miesięcy temu i wrócimy do rozmowy zaraz po tym materiale. Obejrzyjmy film. Pani Teresa, spotkałyśmy się tutaj dzisiaj, bo była Pani na spotkaniu u Zbyszka, prawda? Tak. I nagle okazuje się w rozmowie, że znacie się już 30 lat niemalże. 30, w październiku będzie 30 lat. Miałam zapalenie otrzewne. Aha. Bardzo długo byłam w szpitalu. Miałam właściwie śmierć kliniczną, bo byłam 3 dni zupełnie nieprzytomna. Miałam jakąś tam ćmę, latała mi ćma w róże różowej. I w związku z tym stwierdziłam, że to już nic nie pomoże. Tym bardziej, że stwierdził mi pan profesor, że w miejscu pooperacyjnym robi się naciek. I po prostu ktoś mi powiedział, ja nawet nie jestem w stanie stwierdzić ktoś. Ktoś w moim instytucie, bo pracowałam w Instytucie Maszyn Matematycznych, że blisko mnie właśnie w Podkowie jest pan Zbyszek Nowak. No i pan Zbyszek najpierw zrobił duże oczy, że w ogóle można być tak chorą tu w tych miejscach. No później powiedział, że sobie postara mnie pomóc. Mhm. No więc ja przyjeżdżałam do pana Zbyszka, no w pierwszym tygodniu codziennie. Aha. Później dwa razy w tygodniu czy trzy, później stopniowo. No i po stwierdzeniu w klinice na Starynkiewicza, że w ogóle co się stało, że był naciek. Mhm. I nie ma. I nie ma. No i od tego momentu nic mi nie nacieka, na szczęście. No niemniej jednak, no tak się przyssałam do pana Zbyszka, bo mi dobrze po prostu, no wiedziałam, że mnie uratował życie. Tak można powiedzieć, rzeczywiście. Ależ oczywiście, że tak, bo ja bym drugiej zapalenie otrzewnej w ogóle nie przeżyła tego faktu. No my się bardzo dobrze rozumieliśmy z panem. Może dobrze na siebie działaliśmy, może mamy te same jakieś tam no, fluidy, które... Ja myślę, że macie tę samą jedną cechę, czyli chęć pomocy innym. A to tak, bo ja jestem w ogóle społecznikiem od urodzenia. No tu się na pewno dogadaliście bez problemu. Działam na wszystkich frontach. Jak pani pamięta te 80 lata? Nie było wtedy ani tej sali tutaj na dole, prawda? Nie było dużego namiotu, który też funkcjonował przez parę lat. To też był tamten domek. Mały pokoik, tak? Był mały domek i tłumy ludzi za bramą, przed bramą, bo to ten, no ja tam stojąc, no pomagałam, prawda, koordynowałam tym ruchem. Tu z całej Polski ludzie przyjeżdżali, bo wtedy jeszcze nie było praktyki, że pan Zbyszek jeździł po Polsce do różnych miast. Tak. Także tu wszyscy przyjeżdżali, naprawdę tu było, tu stały namioty, ludzie przyjeżdżali, spali, żeby być pierwszymi. No więc po prostu, bo przecież nie było zapisów, kto przyszedł, to był, no. Tak. My tak właściwie od właśnie zeszłego roku celebrujemy 30-lecie pracy Zbyszka, pracy zawodowej Zbyszka. No. I takie właśnie 86 rok to były właśnie te początki, 85 to jest ta podróż do Kuwejtu, 86 zresztą też. I tutaj już się zaczął ten gabinet organizować, ale to początki były właśnie takie, mały pokoik, tłum ludzi.
płaczące dzieci za ścianą. Pana Zbyszka, dzieci płaczące za ścianą, bo to było wszystko razem. Tak, no. Wszystko w jednym domu. No cóż, bardzo dziękuję za tę wspaniałą opowieść sprzed lat, taką nostalgiczną i na te 30-lecie pracy Zbyszka niezwykle aktualną. Cieszę się, że pani się nadal cieszy dobrym zdrowiem i proszę przyjeżdżać do nas jak najczęściej. Będzie mi bardzo miło i na pewno to zrobię, bo jestem żywym przykładem. No właśnie. 75 lat mam i jestem sprawna umysłowo i fizycznie. To też dzięki panu Zbyszkowi. No właśnie tak jest. Pani Teresa, żywy przykład tego, jak działa energia Zbyszka, jest dzisiaj z nami, co nas niezmiernie i niezmiennie cieszy. Pani Teresa, wspomnieliśmy też w tej rozmowie o tym, że wy się jakoś fajnie zawsze dogadywaliście. Na czym to polega? Co pani miała na myśli, mówiąc, że jakiś taki macie wspólny język ze Zbyszkiem? No po prostu pan Zbyszek jest bardzo szczerą, otwartą osobą. Ja też się do takich zaliczam. Mm. Obydwoje bardzo chcemy i pomagamy ludziom. Pan Zbyszek oczywiście lecząc ludzi, ja fizycznie im pomagając w różnych ich potrzebach. No i po prostu no jakoś tak. Byliśmy jeszcze młodzi, w związku z tym może się właśnie bardziej sobie podobaliśmy. I tak jakoś to wyszło. Te 30 lat temu przeżyła pani bardzo trudne chwile. Bardzo. Czy to, że jest pani sama przykładem tego, jak można pomóc energią Zbyszka, jest takim asumptem do tego, żeby teraz innym mówić w razie potrzeby, tak, jedź do Nowaka? Zawsze. Od 30 lat to robię. Pan Zbyszek jeszcze uratował z głuchoty mojego syna, który miał 10-11 lat, gdzie miał zdiagnozowaną głuchotę ucha. Po paru wizytach no jest świetnie słyszącym młodym człowiekiem. Mm. Wszystkich sąsiadów, wszystkich ludzi, którzy mi kwękali, narzekali, że to im nie pomaga, tamto nie pomaga, no to mówię tylko do pana Zbyszka i rzeczywiście jak była potrzeba, to dzwoniłam w nocy nawet do pana Zbyszka i nigdy każdą, nie odmówił? Nigdy nie odmówił, chociaż wiedziałam, jak był zmęczony, bo tyrał od rana do nocy. Nikogo nie odprawił z kwitkiem. No, i tak wszystkim jest. Pomagał i pomaga. Zbyszek, masz kilku takich ambasadorów, jak pani Teresa, tak, wśród swoich byłych pacjentów, a cały czas podopiecznych. Ja myślę, że każdy człowiek, z którym się spotykam, bo zazwyczaj wtedy, kiedy ktoś mnie nie zna, to zdanie może być odmienne, to może być jakaś plotka. Natomiast kiedy spotkamy się i spojrzymy sobie prosto w oczy, to nagle się okazuje, że zostaje zawiązana jakaś więź. Bo ludzie jednak wyczuwają się nawzajem w pewien sposób i bardzo prędko odkryją, czy to jest prawda, czy to jest jakiś fałsz, jakieś kłamstwo. A więc ci ambasadorowie, to też jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ jeżeli ktoś przychodzi do mnie przez kogoś takiego, komu udało się pomóc, to jakby to powiedzieć, ta moc jest jeszcze większa, bo ale to jest właśnie coś niemożliwego. I tutaj pani Teresa wspomniała o rzeczy niezwykle ważnej, poprawa słuchu. To nie oznacza, że w każdym przypadku to następuje, ale w tej chwili mam na myśli takiego właśnie lidera zespołu ACBC, Brian Johnson bodajże się nazywa, traci słuch. No gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby mnie wykorzystać, proszę państwa, nie mówię, że ja jestem w stanie to zrobić, ale przypuszczam, że zawsze warto próbować i wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten fantastyczny zespół dalej mógł funkcjonować, no ale nie przebije się tam, no bo nikt mnie nie zna. Kto wie, nie zwlekając, poprosimy cię, Zbyszku, o przekaz energii, bo wszyscy na to czekają. Drodzy państwo, trzy gesty. Ten pierwszy, ten drugi, ten trzeci. Tylko moje dłonie będą do was skierowane. Co nam jest jeszcze potrzebne? Psychika, żeby nam zaczęła lepiej funkcjonować, bo dzięki temu ten nasz kontakt będzie jeszcze większy, jeszcze silniejszy. To proszę sympatycznie się uśmiechnąć. Nie wiem, może do siebie, może do mnie. To nie jest żadna kokieteria, to jest po prostu taka potrzeba. Wyciągamy dłonie i uwaga, drodzy państwo, zaczynamy ten nasz główny, potężny przekaz energetyczny. Nasz drugi gest. Dłonie przybliżamy do siebie, ale ich nie składamy. Pamiętajcie, tylko moje dłonie są do was odwrócone. Teraz ta energia ulega uformowaniu między dłońmi. Ta, która zgromadziła się na powierzchni dłoni. Nasz drugi gest.
teraz ten trzeci. Obie dłonie kładziemy na naszym ciele, pamiętając tylko o tym, aby ręce się nie krzyżowały i palce, żeby się nie łączyły. W tej chwili ta energia przepływa do ciała każdego z Państwa, powoli wszędzie będzie się rozchodzić, natomiast na zewnętrzne strony dłoni spływa ten cały śmietnik energetyczny. Ten nasz kontakt jest jak błysk. Ta energia popłynęła do Państwa. A więc co teraz? Teraz oczywiście odpromieniowanie. Odrywamy dłonie, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali i klaszczemy. Takie proste. Wystarczy kontakt mentalny. Ale pamiętajmy również o tym, że po każdym takim kontakcie, nawet tym telewizyjnym, mogą występować temperatura, biegunka, wymioty, wysypka. I proszę wówczas nie denerwować się, że nawet poczujecie się przez krótki okres czasu nieco gorzej. Za chwilę to działanie energetyczne spowoduje uruchomienie właściwej pracy organizmu i nagle się okaże, że coś poważnego ustąpiło. Energetyzacja wody, ponieważ prosicie Państwo o to, macie już butelki przygotowane, kartki wodne naklejone. Pamiętajmy, kartka wodna zawsze składa się z dwóch części. Jeżeli nie macie Państwo kartki wodnej, proszę na butelce z wodą napisać imię i nazwisko. No ale jeżeli już coś robimy, zróbmy to porządnie, a w kartki wodne zawsze możecie się zaopatrzyć w Podkowie. Nowak.pl to jest właściwy adres, tam jest wszystko, cała informacja niezbędna do tego. Proszę Państwa, przybliżamy nasze dłonie do butelek z wodą. Butelki mamy podpisane, woda niegazowana i tylko woda. I teraz razem ze mną podnosicie Państwo swoje dłonie. Zaczynamy proces energetyzacji wody. Teraz dłonie odrywamy, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali i klaszczemy. Pamiętajmy, okłady z tej wody, bardzo to istotne, w miejscach, gdzie występują jakiekolwiek problemy. Dlaczego te okłady są tak skuteczne? Ponieważ woda po procesie energetyzacji staje się potężnym magazynem energii. Do picia również Państwu zalecam. Jednocześnie tę wodę można gotować, podgrzewać, to nie umniejsza jej walorów energetycznych, a druga część kartki powinna dotrzeć do mnie. Drodzy Państwo, to o czym tutaj mówimy, Pani Teresa, która jest nazywana Panią Teresą z Okrężnej, prawda? Tak, z uwagi na... Matką Teresą z Okrężnej. Matką Teresą z Okrężnej, bo wielu bo ludzi przytula do swojego serca. Właśnie spróbujmy rozszerzyć krąg ludzi, którzy pomagają innym ludziom i Pani Teresa jest właśnie takim wzorcem, takiej niezwykłej osoby, która okazuje swoje serce nie tylko ludziom, ale również zwierzętom. Jak dzisiaj weszła na chwilkę do naszego domu, ucieszyła się, o, mówi kotek, mówi, jak to dobrze, jak to pięknie. Ja wracam do instytucji ambasadora, dlatego że te 30 lat waszych kontaktów, no stałych, mówi pani, że potem jak już problemy zdrowotne ustąpiły, no jeszcze była chwila niepokoju o słuch syna, teraz z wnukami pani przyjeżdża, tak. Ale usłyszałam właściwie, że teraz już przyjeżdża pani profilaktycznie. Profilaktycznie przyjeżdżam, ponieważ dzięki energii pana Zbyszka i tej serdeczności moje wnuki są zupełnie inne, są spokojniejsze. Lepiej się uczą. No właśnie. Tak. Czy to jest tak, że można jakoś tak rozciągnąć w czasie to działanie i tak przez ten sporadyczny kontakt, ale regularny, raz na jakiś czas, tak. Zapewnić sobie taki po prostu dobrostan, taki dobry stan na dłużej? Proszę Państwa, ja pozwólcie, właśnie. Że... Przerwę. Nie, bo to jest do Was obojga pytanie. Co takiego się dzieje? Proszę zwrócić uwagę. Pani Teresa jest uśmiechnięta. Zawsze. Jest serdeczna. No właśnie. To właśnie działanie energetyczne powoduje, że zmieniamy się, jesteśmy tacy serdeczni, tacy uśmiechnięci, a człowiek, który jest, no nie chcę powiedzieć, że na takim luzie, ale zupełnie inaczej jest traktowany przez najbliższe środowisko, bo nie krzyczy, prawda, mówi spokojnym głosem, nie jest jędzowaty. No na czym polega jędzowatość? Na tym, że wielokrotnie powtarzamy to samo polecenie, a ktoś już tego w ogóle nie słucha. Jędzowate osoby poznajemy po tym, że mają drugi podbródek taki. Proszę zwrócić na to uwagę, to nie są żarty. No. Nie, ale ja myślę, że w przypadku was obojga, bo tutaj przed wejściem do studia się licytowaliście, ile macie lat i że jesteście w takiej doskonałej formie i psychicznej, i fizycznej,
to energia energią, ale myślę, że wrodzone cechy. To nie jest tak, że tej pogody ducha tak się od razu można nauczyć. Można się nauczyć? Ja myślę, że dlatego się nie mieliśmy, stale byliśmy zajęci i nie mieliśmy czasu się zestarzeć. Właśnie kiedy się starzejemy? Wtedy, kiedy tak opuszczamy głowę, to już się sobie wzdziadowienia, prawda? Tak, głowa powinna być zawsze wyprostowana. No bo człowiek z opuszczoną głową patrzy z podełba, to jest tak, żeby prostu... pani Teresa kiedykolwiek miała opuszczoną, prostujemy się, siedzimy wyprostowani. No i co się wtedy okazuje? Dobra praca kręgosłupa, to są podstawowe jakieś takie nasze zachowania. No ale w ogóle mową ciała prezentujemy swoją otwartość oczywiście do ludzi, prawda? To no też i to serce, ważne. Więc jeżeli komuś dajemy serce, ktoś nam daje serce. No i jest taki związek serc, więc zakładamy związek serc, związek przyjaźni, związek sympatii, związek pomocy, związek troski o innych ludzi. Nie jesteśmy agresywni, nie ulegamy jakimś negatywnym emocjom. Co to jest? To jest pozytywna kraść. Uśmiechamy się, uśmiechnijmy się. Halo! A w dodatku mamy ochotę się rozwijać dalej, prawda? Tak. No ja jestem cały czas pod wrażeniem, chociaż obserwuję cię od 20 lat, tego, że ty cały czas szukasz, czytasz, rozwijasz się, znajdujesz nowe rozwiązania. Teraz wspominałeś mi też o tym, bo drodzy Państwo, to wszystko, o czym mówimy, to nie jest fikcja, to są same fakty. Zbyszek zawsze zaprasza tylko osoby, które mogą o sobie samych coś powiedzieć. My nigdy nie mówimy, że a słyszeliśmy, że komuś coś pomogło, prawda? Zawsze nasi goście to są osoby, które mówią o sobie. To pani miała te problemy z tą otrzewną, to pani była o krok od śmierci, to pani wtedy codziennie przychodziła do Zbyszka. Ale jak długo to trwało, te codzienne przychodzenia? Tydzień. Aha. Tydzień, później dwa razy w tygodniu, później dwa razy w miesiącu. Później sobie profilaktycznie, co miesiąc, bo się lubiliśmy, tak, i byłam potrzebna też przy pomocy ludziom, no którzy byli. No a później już wszystkich innych piałam z zachwytu i wszystkich innych przeprowadzałam. Ale to, co mówi pani Teresa, jest bardzo istotne. Żeby ktoś, kto korzysta z mojej pomocy, nie pomyślał, że ta pomoc to uzależnienie następuje, że tylko wtedy, kiedy ktoś przychodzi, bo to jest właśnie bardzo istotne, no kiedy była taka potrzeba, to codziennie, ale potem coraz rzadziej, coraz rzadziej, a teraz właściwie to przyprowadza pani swoją siostrę, swoje wnuczki, prawda? I ta, jakby to powiedzieć, ten krąg ludzi, którzy korzystają z tej pomocy, właściwie wzajemnej pomocy, bo co daje energię? Energia powoduje, że oddychamy pełną piersią, nie ulegamy jakimś emocjom, a w związku z tym jakiekolwiek sprawy czy problemy możemy tak rozwiązywać, prosto. Bo kiedy ulegamy emocjom, naczynia się kurczą, wchłanianie ulega zakłóceniu, no i mój Boże. I nie potrafimy sobie poradzić, ponieważ rozwiązania, które podejmujemy, nie zawsze są właściwe, a tu wszystko pięknie. Pięknie. Dzisiaj mi powiedziałeś, trochę może nie na temat teraz to powiem, ale to jest właśnie to, że nagle znajdujemy, będąc w kręgu twojej energii, nagle znajdujemy rozwiązania nawet najtrudniejszych problemów. Nagle mamy pomysł, jak pozbyć się kłopotu. Przeczytałeś niedawno o białaczce, że białaczka... Proszę Państwa, no właśnie, to jest działanie pozawerbalne. Polega ono na tym, że niezależnie od tego, czy ktoś to wierzy, czy nie, to nie jest sprawa ani podprogowa, ani podświadoma, bo przecież trudno powiedzieć, żebym był w stanie pomóc jakiemuś zwierzęciu, czy powiedzmy roślinie. Żebyś był w stanie zasugerować, no bo tak, jesteś w stanie pomóc, ale nie sugestią i nie wiarą tak, zwierzęciu. Natomiast właśnie znalazłem tutaj w jednej z książek, to są minerały Schindele, Roberta Schindele, bardzo ciekawa sprawa, ale ja tylko tutaj o tej białaczce, o której tutaj autor się rozpisuje. O białaczce mówi się zawsze jako o raku krwi. Jest to duży błąd, tak twierdzi autor. Chodzi tu o grzyby, które wydrążają czerwone ciałka krwi, uniemożliwiając tym samym transport tlenu i substancji odżywczych, co prowadzi do niedokrwistości, wreszcie do śmierci. I proszę Państwa, mam przykład, gdzie nie wchodzi w grę ani żadna, powiedzmy, sugestia, ani powiedzmy, nic. No, tym moim podopiecznym jest tutaj w tym przypadku kot. W tej chwili to już minęły chyba 2 czy 3 lata, mija 3. rok od tego momentu. Kot chory na białaczkę. I to, że u kota ustąpiła białaczka, to są badania, proszę, może pokaż zdjęcie. I podaj, żebyśmy mogli to zobaczyć. Tu kot całkowicie wyzdrowiał, ale co to oznacza, jeżeli rzeczywiście to jest ten cytat z książki, możemy to potwierdzić, to
kot został wyleczony, więc co takiego zrobiłem? Po prostu działaniem energetycznym spowodowałem, że zginęły grzyby. Ale giną nie tylko grzyby. Giną, proszę Państwa, również inne pasożyty, bo działanie energetyczne powoduje taką sytuację. I to są stare sprawy z 2010-2011 roku. Proszę sobie wyobrazić, tylko zdjęcie. Dwa spotkania. Już powoli musimy kończyć, tylko ale szybciutko dwa spotkania. Pokażemy to. I po dwóch spotkaniach proszę pokazać oba zdjęcia, przybliżyć tak, się do siebie. Nie, może nie tak. Trzeba pokazywać. Proszę bardzo, proszę Państwa, to wszystko jest możliwe. Dwa spotkania, co takiego zrobiłem? Tym działaniem energetycznym spowodowałem tak znaczne uruchomienie organizmu, że to nie ja robię jakieś cuda, tylko organizm, którego wydolność pracy uległa znacznemu podwyższeniu, sam poradził sobie z tym wszystkim. I to jest dla nas bardzo istotne, że to nie jest żadna sugestia, ani nie potrzeba do tego żadnej wiary. Dlatego potrzebni są ambasadorowie, tak którzy jest. Tych... Którzy tak jak my zawsze będą mówić, że mówimy tylko tak. O faktach, ponieważ sami tak. Przeżyli to na własnej skórze. Tak, oczywiście. I bardzo sobie cenię tych wszystkich, którzy właśnie kiedy skorzystają z mojej pomocy, mówią o tym, ponieważ wiele ludzi możemy uratować. Co nie oznacza jeszcze jednej rzeczy, że korzystanie ze Zbyszka zwalnia z używania leków, proszę Państwa, czy wizyt u lekarzy. Ja współpracuję z wieloma lekarzami, którzy nie tylko przysyłają do mnie swoich pacjentów, ale również sami korzystają z mojej pomocy. I to będzie ostatnie zdanie w dzisiejszym programie, dlatego że po pierwsze chcielibyśmy jeszcze złożyć Państwu życzenia świąteczne. Wielkanoc już za tydzień. Zbyszek. No cóż. Przede wszystkim wyciągnijmy rękę do tych wszystkich, z którymi no, nie możemy się pogodzić. Nawet jeżeli to nie my jesteśmy winni, zróbmy to. I nagle się okaże, że możemy usiąść do tego jajeczka, do tego wielkanocnego stołu i cieszyć się radością, że przecież życie jest takie krótkie. Kochajmy się. A ja mam jeszcze jedną dobrą wiadomość, mianowicie taką, że tak naprawdę widzimy się za dwa tygodnie, że zawirowania wokół pierwszej niedzieli miesiąca się skończyły. Pierwsza niedziela miesiąca to 3 kwietnia i za dwa tygodnie widzimy się znowu. Wszystkim sympatykom, wszystkim wiernym Superstacji składamy najserdeczniejsze życzenia tej gigantycznej energii, która spowoduje likwidację wszystkich Waszych kłopotów. Oglądajcie nasze programy, oglądajcie Superstację. Dziękujemy i do zobaczenia w pierwszą niedzielę kwietnia, 3. Dziękujemy. Dziękujemy.